Zacząłem od listów do osób zadłużonych. To jest taka, powiedziałbym, karkołomna konstrukcja, już desperacka. A z tych wszystkich flipów, to jaki Ci się najlepszy zysk udało wygenerować? Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Jacek Kosior. Cześć. Piąteczka. Jacek jest fliperem, już kupił na swoim koncie, ma 15 mieszkań. Jak to się zaczęło, bo wcześniej jesteś z wykształcenia? Jestem z wykształcenia ratownikiem medycznym, który nie podjął pracy, po czym skończyłem zdrowie publiczne. Też nie podjąłem pracy, więc pracowałem przy inwentaryzacjach przez 8 lat i teraz zacząłem od 3 lat działać z flipami. Okej, ale nie inwentaryzacja na magazynie, że liczyłeś towar, tylko spisywałeś powierzchnię i liczyłeś powierzchnię komercyjną. Nie. Zaczynałem od tego, że liczyłem towar. Awansowałem do tego, że później nadzorowałem osoby i finalnie jeździłem i sam wykonywałem inwentaryzację, opiekowałem się nad inwentaryzacjami, byłem odpowiedzialny za nie. I jak to się stało, że po 8 latach postanowiłeś to zmienić, przejść na nieruchomości? Znalazłem na Facebooku ogłoszenie mieszkania na lubelskim Wrotkowie. Cena była ciekawa, bo za mieszkanie 32 metry było 123 tysiące. I który to był rok? To był rok 18, więc wydawało mi się, że to nie była jakaś wielka kwota za takie mieszkanie i postanowiłem się z pośrednikiem umówić, zobaczyć mieszkanie. Specjalnie przyjechałem z Warszawy z pracy, żeby to mieszkanie obejrzeć. Natomiast niestety pośrednik mnie wykiwał, nie pojawił się na mieszkaniu. Później przestał odbierać ode mnie telefony, nie odpowiadał na wiadomości. I zacząłem się interesować na początku przez gdzieś tam YouTube'a, oglądać filmy i Twoje, i innych osób, które szkolą. Oraz później wybrałem się do Ciebie na szkolenie. Na początku ja nie zgodziłem się na to, żebyś przyjechał, bo Jacek jest z Lublina, słuchajcie, a ja kiedyś w 2017-2018 roku miałem taką zasadę, że nie wpuszczam na moje szkolenie ludzi z Lublina. Tak. Miałem taką zasadę, bo nie chciałem sobie robić konkurencji, nie chciałem, żeby inne osoby kupowały mieszkania. Natomiast od 2019 roku już nie mam tej zasady, bo ponieważ zdałem sobie sprawę, że w Lublinie jest prawie 100 tysięcy mieszkań, ja wszystkich mieszkań nie kupię i otworzyłem swój fundusz, który kupuje mieszkania w całej Polsce, więc mój rynek się trochę poszerzył, w związku z tym jakby ta konkurencja już mnie bardzo nie boli. I powiedz z perspektywy tego, bo jesteśmy na jednym rynku, 3 lata jesteś tutaj, tak? Już na tym rynku w Lublinie. I teraz, od lutego 19 roku. I teraz jak często się zderzałeś ze mną, czy z nami, w sensie z moją działalnością tutaj i nie wiem. Tak naprawdę przez 3 lata na w sumie 3 mieszkaniach spotkałem się z innymi fliperami. Na jednym mieszkaniu była kolejka, bo pan sobie umówił co pół godziny osoby i niektórzy przyjechali wcześniej i staliśmy w 4 osoby pod klatką i czekaliśmy na wejście. Niestety pierwsza osoba zarezerwowała to mieszkanie, również twój absolwent, więc niestety tu się nie udało. Raz się spotkałem na przetargu z PKP. Ale ze mną, w sensie takim, że my bezpośrednio kiedy byliśmy konkurencją, tak? Bo no to tak naprawdę w tamtym tygodniu z Moniką, Monika była po mnie umówiona na spotkanie w tym samym mieszkaniu. Okej. Okay. I chyba my to mieszkanie kupiliśmy ostatecznie, tak? Czy... Ja się nie dogadałem, dla mnie była cena za wysoka. Okej. No właśnie, myślę, że my się dogadaliśmy. I to pokazuje, że jakby ta moja obawa była pierwotnie taką błędną, tak? Że de facto, wiesz, ja wiem, że często moi absolwenci, że do mnie dzwonią z Lublina i mają jakiś temat, to mi o wiele łatwiej jest go przeanalizować pod kątem funduszu, bo po prostu jestem w stanie to bardzo szybko wycenić w ciągu 5 minut, a nie w ciągu, nie wiem, dnia całego, jak to jest w innych miastach, więc dla mnie to jest potencjalna szansa na, że ja wyszkolę sobie osobę, która będzie mi co jakiś czas dowoziła jakiś temat, dowoziła jakiś deal i na tym de facto zarobię, a nie boję się specjalnej konkurencji. Tak, ale właśnie jak to było, że na początku ja Cię odmówiłem, powiedziałem, że nie, w 2018 roku, ale Ty się dowiedziałeś, że może być inaczej, czy sam próbowałeś? Próbowałem, rozmawiałem z dziewczynami, wysyłałem kolejne zapytania do dziewczyn od Ciebie z biura, czy jest już taka możliwość. Nawet już przeszło mi przez myśl, żeby gdzieś spróbować, przykombinować coś i się przemeldować. I wpisać, że nie jestem jednak z Lublina, tylko gdzieś z Polski. Finalnie się udało, że dziewczyny poinformowały mnie, że już dopuszczasz osoby z tutaj lokalne. Biznes Rider.
Zacząłeś w 18 roku, nie, w 19, tak? W lutym 19 byłem na szkoleniu i praktycznie po 2-3 miesiącach kupiłem swoje pierwsze mieszkanie. Okej, okay, i co to było za mieszkanie? Mieszkanie właśnie na Wrotkowie Lubelskim, mieszkanie 49 metrów na pierwszym piętrze, fajny układ, bo 2-3 pokoje plus osobna kuchnia. Plan był taki, że przerobimy je na salon z aneksem kuchennym i 2 sypialnie, ale postanowiłem w trakcie remontu wystawić to mieszkanie już do sprzedaży. Ale i finalnie się udało zrobić tak, że klienci kupili to mieszkanie ode mnie, ale w trakcie remontu. I powiedzieli, że oni by najchętniej przejęli ode mnie ekipę i oni będą już ekipie mówić, co mają robić. Okay. Ja podałem im cenę taką, żeby mi się spinała. I mieszkanie oni kupili ode mnie. Okej, okay, to ile zarobiłeś na tym pierwszym mieszkaniu? Na pierwszym mieszkaniu wyszło tam około chyba 35 tysięcy. Okej, okay, to tak by się wydawało książkowo, tak? Tak, tak, tak. I wtedy pracowałeś na etacie jeszcze, czy tak. już rzuciłeś etat? Pracowałem na etacie. To mieszkanie było kupione w czerwcu 19 roku i w lipcu było sprzedane, a w październiku 20 roku rzuciłem etat. Czyli po tej transakcji? Po czwartym mieszkaniu, w trakcie finalizacji czwartego mieszkania złożyłem dokumenty z wypowiedzeniem. Okej, okay, już czułeś, że to chyba to są większe pieniądze do tak, zrobienia. Tak, jak policzyłem sobie ile zarobiłem od początku flipowania, a ile bym zarobił, ile zarobiłem na etacie, no to była przepaść. Okej, okay, a ile zarabiałeś na etacie? Na etacie zarabiałem około 3,5 tysiąca na rękę, więc no to nie były jakieś wielkie pieniądze, ale no na flipach się wyciąga dużo więcej. No jasne, a to w takim razie skąd miałeś pieniądze na pierwszego flipa, skoro tak nie zarabiałeś? Ja miałem odłożone swoje około tam chyba 60-70 tysięcy, pożyczyłem po rodzinie, jakiejś tam najbliższej i na pierwsze mieszkanie było. Za te 100 kilkadziesiąt, tak? Tak, tak, tak. Pożyczyłem i później czyli była zrzuta, tak? Tak. To jest jeden z elementów, tak. Z możliwości, tak? No bo to jest mieszkania są niedrogie. A teraz wiem, że dzisiaj jesteś zaraz po akcie notarialnym tak. I dzisiaj kupiłeś kolejne mieszkanie. Tak. I powiedz, co to za mieszkanie. Kupiłem mieszkanie w Świdniku, 60 prawie 1 metrów na parterze. Mieszkanie trzypokojowe, osobna kuchnia. Do generalnego remontu z boezeriami. No, pan mieszkał przez od nowości tego mieszkania w tym mieszkaniu i chyba nie było tam żadnego remontu robionego. I kupione zostało za 295 tysięcy. Okej, okay. A jakie jeszcze mieszkania? Bo wiem, że w tym miesiącu kupiłeś ile mieszkań? W tym tygodniu kupiłem jeszcze jedno. Okay. W poniedziałek drugie mieszkanie kupiłem 54 metry za 220 tysięcy. Okay. Tylko, że tam jest trochę gorzej, bo jest czwarte piętro, bez windy. I tam to mieszkanie było dogadywane już we wrześniu tamtego roku. Business Rider. Okej, okay, a to dlaczego w takim razie robisz to w Świdniku? No bo Lublin to jest duże miasto, tutaj jest duży rynek. Świdnik to jest takie miasto małe, przylubelskie, tak jakby, tak jak Piaseczno w Warszawie trochę. Mamy tam lotnisko, to prawda, ale no dlaczego akurat w Świdniku? No? Drugie mieszkanie, które kupiłem, było właśnie w Świdniku i skusiło mnie tym, że są trochę niższe ceny. Jestem w stanie takie mieszkanie w Świdniku kupić około 50-70 tysięcy taniej niż w Lublinie, więc angażuję mniejszy kapitał niż w Lublinie. Wydaje mi się, że jest też mniejsza konkurencja, oczywiście, jeżeli tak. o fliperów. A ze sprzedażą? Jak ci idzie? Nigdy nie było problemu. Pierwsze mieszkanie trochę się wydłużyło, ale też tam trochę cenę wrzuciliśmy większą i trwała cała transakcja trwała w sumie 6 miesięcy, ale ze zmianą osoby, która kupowała ode mnie mieszkanie. Ponieważ pierwsza osoba zadatkowała, niestety nie dostali kredytu, to był początek pandemii i musieliśmy... A co zadatkiem w takim razie zrobiłeś? Zadatek został u mnie. Ile było? Tam był bardzo mały zadatek, bo tam było 5 tysięcy zadatku. No tak, to jest koszty, można powiedzieć, transakcji, bo ty musiałeś trzymać mieszkanie, tak. Finansować je, prawda, jakieś odsetki mogłeś mieć, jakbyś miał inwestora, tak. Czy tam pożyczkę i tak dalej, więc to są koszty. Nawet osoba kupująca się nie upomniała o te pieniądze, więc zostały one, tak. Zostały one u mnie. Wiecie co,
to jest jakby fajne i normalne, że jeżeli ktoś rezerwuje mieszkanie i my je trzymamy, to jakieś koszty ewentualnie on ponosi, prawda? A teraz byłem w Anglii i rozmawiałem właśnie z różnymi osobami, które zajmują się transakcjami i rozmawialiśmy, że w Anglii jest totalnie inny system. Tam składasz ofertę, czy to na gębę, czy to pisemnie, natomiast tam procedura trwa od miesiąca do paru miesięcy i nie masz żadnej gwarancji, że to mieszkanie kupisz de facto. No czyli załatwiasz finansowanie, załatwiasz dokumenty, angażujesz to, płacisz prawnikowi i tak dalej, natomiast nie masz pewności, że ktoś o tej chwili powie, nie sprzedaje. Tak. U nas żadna transakcja by nie była pewna, no, gdyby nie było coś podpisane, klepnięte, zadatkowane. No, tam chociaż się nie da zrobić. Niektórzy kupujący niestety no, nie wyrażają zgody na takie zapisy. Spotykałem się tak, że robiliśmy też czasami tak, że wpisywaliśmy, że jeżeli ktoś nie dostanie kredytu, no to rozliczamy się pół na pół. Czyli zadatek idzie, pół zostaje u mnie, pół zostaje tak, dla tak. drugiej osoby. To jest duża kwota, tak najbardziej. Ja też nie jestem zdania, że nie wiem, ktoś nie dostał kredytu i teraz trzeba 30 tysięcy, 40 tysięcy, 10% mu zabierać, no ale jakieś, nie wiem, koszty muszą być pokryte, no bo ja też mam mieszkanie, które mam zamrożone, mogłyby być wynajmowane na przykład, mogłyby być co innego. Tak, idą czynsze, nie mogę kupić innego mieszkania, więc to jest też dla mnie potencjalna strata. Dlatego uważam, że jakoś konsekwencje musi ponieść ten kupujący, bo to jest jego problem, że nie dostaje kredytu, jego problem, że nie ma pracy, że nie ma dochodów, albo że nie płaci podatków. Albo źle zbadał zdolność. Tak? Albo źle zbadał zdolność tak naprawdę, tak? Albo że brakuje mu pieniędzy, to nie jest moja wina, więc ja nie mogę za to płacić. Natomiast też nie uważam, żeby karać ludzi nad wyraz dużymi karami typu 30-40 tysięcy, no bo to też jest nieuczciwe. Tak? No, jakieś straty, powiedziałbym, że to bardziej jest naprawienie szkody, którą wyrządził, podpisanie takiej umowy, zaklepanie takiego mieszkania, a niekoniecznie, żebyśmy na tym zarabiali, bo mi się zdarzyło tylko raz albo dwa w życiu, kiedy zostawiłem za dodatek w swojej firmie, czyli że ktoś nie dostał kredytu, a zawsze byliśmy, albo dogadywaliśmy się jakoś, albo po prostu kupowali ludzie, więc to jest bardzo rzadka sytuacja, która jest, a to nie jest jakiś tam standard. Natomiast na to trzeba też się zastanowić. I teraz tu bym jeszcze powiedział takie coś, dodał dla osób, które nas oglądają, że warto jest wpisać takie coś, że w przypadku, kiedy ktoś nie dostanie kredytu, to nie to, że po prostu oddajesz pieniądze i nara, tylko na przykład jeżeli zadatek jest 40 tysięcy, bo to jest 10% wartości nieruchomości, to żeby w przypadku, kiedy on nie dostanie kredytu i udowodni to trzema negatywnymi odmowami banku, to żeby jeszcze ten zadatek się zamienił częściowo w zaliczkę, na przykład 30 tysięcy, a 10 było dodatkiem, żeby jakąś konsekwencję poniósł też mimo tego, a nie, że on sobie po prostu powie, że nie dostał kredytu i się rezygnuje, bo na przykład znalazł sobie inne mieszkanie, nie wiem, w innej firmie albo od kogoś innego tańsze na przykład, tak? I teraz nagle mówi ci, że jednak nie chce. No niestety. A my przynajmniej nie tracimy na czynszu, tak? Bo jednak wstrzymać się, tak jak było w trakcie pandemii 2-3 miesiące, bo niektórzy tyle czekali na kredyt, tak. Wstrzymać się ze sprzedażą, no to jednak nawet zapłacić sam czynsz, który czasami wychodzi około tam 400-500 zł, tak. To już jesteśmy 1200-1500 zł w stratnie. Do tyłu, tak. Więc to nie... Gdyby miał gotówkę, to od razu poszło, prawda? Tak. A to my czekamy na niego, bo jemu zależy. Business Rider. Powiedz mi, Jacek, co było takie najtrudniejsze dla Ciebie, jak zaczynałeś ten biznes, jak zaczynałeś flipy? Na początku wydawało mi się, że najtrudniejsze będzie znalezienie kapitału, bo no jednak to były duże pieniądze na takie mieszkanie, więc trochę była obawa o to, że faktycznie mogę tych pieniędzy nie zdobyć. Szczególnie, że pierwsze mieszkanie, które kupowałem, też zrobiłem, powiedzmy, jeden błąd, bo kupowałem je od pana, który mieszkał w Kanadzie i podpisaliśmy umowę przedstępną, powiedzmy, zdalnie. Ja podpisałem na kartce, zeskanowałem, wysłałem jemu mailem, on podpisał podpisem z jakimś tam zaufanym i odesłał mi. I wysłałem mu 5 tysięcy zadatku. Więc można czyli powiedzieć, że się nic nie podpisali tak naprawdę. Tak, więc powiedzmy wysłałem pieniądze jemu, no tak. Chociaż nigdy nie wiedziałem, kto to jest. Tak? Jedyny kontakt, jaki miałem, to miałem z jego rodzicami, którzy mieszkali w klatce obok niż to mieszkanie. Tak, ale jakby to, że podpisał tym podpisem kwalifikowanym, to już jakby stwierdziło jego tożsamość tak naprawdę, tak? Że to nie była osoba, która w ciemno wysłałeś pieniądze, nie widząc osoby, prawda? Więc to już jest jakby... Zaufałem. Tak, to jest zaufanie, ale to też jakby
myślę, że to nie jest duża kwota, po pierwsze, a no po drugie liczy się też psychologia. Chociaż wtedy była spora, tak? Bo stracić 5 tysięcy przy budżecie 60, no to już jest... To już jest spory uszczerbek, tak? Natomiast jakby myślę, że gdyby doszło do jakiejś sprawy, no to, to miałby szansę te pieniądze odzyskać, tak? Z trudem, ale... Ale to, to nie jest tak, że jakby by się zapadł pod ziemię nagle, ale no masz ten jego podpis kwalifikowany, więc można było jego tożsamość zidentyfikować. Na może ciężko by było, bo był w Kanadzie, ale no, może jak ktoś jest uparty, to alimenciarza nawet wiesz, z Rosji ściągnie. I co jeszcze było takiego trudnego? Na początku był problem ze znalezieniem ekipy. Takiej, która by się mieściła w moich widełkach, które mogę przeznaczyć na ten remont. Ale finalnie znalazła się ekipa, która zrobiła mi 3 mieszkania. Nie byłem jakoś w 100% zadowolony, ale była ta jakość na tyle dobra, że jakoś to przeszło. I w sumie na początku jakichś większych o takich problemów nie było. Tak naprawdę zacząłem dosyć szybko działać z szukaniem tych mieszkań. Zacząłem od listów do osób zadłużonych i zacząłem z akcją ze zrywkami. Zrobiłem dwa osiedla w Lublinie. Poglądałem parę mieszkań i faktycznie tam to jedno mieszkanie na początku wpadło. Większej ilości nie szukałem, bo no nie miałem ani doświadczenia i nie miałem większego kapitału, a nie chciałem też się tutaj rzucać na głęboką wodę, szukając nagle 3-4 mieszkań. Okej, okay, a teraz jakby z jakim kapitałem inwestujesz? Ze swoim czy też jakby z inwestorami, czy jak to działa? Głównie inwestuję na kapitale, które udało mi się zrolować, tak? Zarobić, które tak, teraz jakby? Te zarobiłem, które zarobiłem na tych mieszkaniach. I mam kapitał, ten, który od samego początku, tak powiem, po rodzinie się udało Spożyczyć. I powiedz mi, ile zrobiłeś jakby flipów takich zamkniętych i ile już jakby na tym wyłącznie zarobiłeś? 13 mieszkań skończyłem i dwa są teraz kupione w tym tygodniu. I na tych 13 mieszkaniach przekroczyliśmy 500 000. Okej, okay. A wy dokładnie wiesz? Wczoraj liczyłem, tam wyszło chyba około 535 tysięcy. Okej, okay, to super, bo to bardzo fajna liczba, także gratuluję. To znaczy, że już będziesz się do mojego klubu, Property Master Club, się załapiesz, bo tworzę taki klub dla moich absolwentów, którzy zrobili już powyżej 10 flipów albo powyżej 500 000, a to jest jedna rzecz. A druga to jest taka, że znasz swoje liczby. Większość osób, które tu zapraszam, są moimi absolwentami, to jest to, oni no, wiedzą, ile zrobili mieszkań, ale już nie pamiętają, ile zarobili łącznie. A to jest bardzo ważne, żeby znać swoje liczby, bo jeżeli je znasz, to jest, znasz swój budżet, możesz tym zarządzać. I ja sobie zdałem sprawę, jak zapytam tych ludzi, że nauczyłem ich, jak robić pieniądze, jak zarabiać, jak pomnażać, ale nie nauczyłem ich, jak tym później zarządzić, tak? Jak już się masz, prawda? Każdy mówi, jak to zrobić, chce działać, chce zarabiać, a później się okazuje, że gdzieś tam nie każdy, tak jak ty, ma to policzone, chyba że ty wiedziałeś, że cię o to zapytam. Nie wiedziałem, ale każde mieszkanie, które już jest oddane ku osobie, która ode mnie kupuje mieszkanie, mam kalkulator, który dostaliśmy od ciebie i podsumowuję całe mieszkanie, rozliczam wszystkie koszta związane z zakupem, z remontem, ile kosztowały mi materiały, ile kosztował mnie robocizna, wszystkie czynsze i mam finalnie, mam teczkę przygotowaną na każde mieszkanie, okay. Jest wpięta super. Taka tabelka to i wiem co to jest. To znaczy, że jesteś poukładany dobrze, tak? Okay. Jest to akurat, każde mieszkanie ma osobną teczkę i każdy ma swoje podsumowanie zrobione. Okej, okay. A od kiedy rzuciłeś etat, a do teraz, to co się zmieniło w twoim życiu, jakby, jeżeli chodzi o jakość twojego życia, albo nie wiem, co teraz sobie możesz na co pozwolić, jakby, jak się to zmieniło? Na pewno jest więcej czasu, tutaj nie da się ukryć, bo jak pracowałem przy inwentaryzacjach, to była praca typowo popołudniowo, wieczorna lub nocna, więc potrafiłem w środku nocy wracać albo w ogóle nie wracać do domu, więc to były częste delegacje, o co trochę żona moja była zła, ale zmieniło się również to, że jedno, że mam więcej czasu dla rodziny, i mogę więcej nawet podróżować, tak? W zeszłym roku byliśmy w stanie wyjechać na 4 wyjazdy urlopowe, więc jak się udało zgrać i mój kalendarz również z kalendarzem mojej żony, to... Gdzie byliście? Byliśmy
na zimę wyjazd w Zakopane, wyjazd na Teneryfę, na Majorkę i do Turcji. Okej, okay. No właśnie w Turcji byliśmy razem, bo tak. Jacek właśnie był na Flipcampie, czyli takim wyjeździe dla moich absolwentów, którzy ostro działają. I zorganizowałem taki wyjazd do Turcji, który był takim wyjazdem mastermindowym. Też było szkolenie z negocjacji z Aleksem Barszewskim, więc mieliśmy tam sporo osób, które właśnie aktywnie działają, cały czas flipują, żeby wymieniać doświadczenia. Wiem, że z tego różne współprace też powstają. I powiedz mi, co z tego szkolenia, z tego wyjazdu parodniowego wyniosłeś? Najwięcej to wyniosłem właśnie ze szkolenia tego z Aleksem. Trochę też mnie zmusił do tego, żeby faktycznie podziałać trochę więcej z tymi negocjacjami, żeby więcej chodzić trochę po tych mieszkaniach i próbować stosować różnych powiedzmy technik, albo po prostu inaczej rozmawiać ze sprzedającymi. I na pewno mnie zmusił, znaczy namówił do tego, żeby pójść na szkolenie i faktycznie z tej negocjacji się jeszcze bardziej szkolić, bo tutaj bardzo łatwo te pieniądze uciekają. Bardzo łatwo można te pieniądze, wydaje mi się, będzie zaoszczędzić nawet przy negocjacji, jeżeli sprzedaje takie mieszkanie. No tak. Żeby nie schodzić powiedzmy po 5-10 tysięcy, tylko schodzić dużo mniejszymi kwotami i finalnie zarabiać jeszcze więcej na tych mieszkaniach. Okay. A jeśli chodzi o jakieś tam kulorowe rzeczy od ludzi, od osób, które są były razem? Na pewno poznałem nową technikę, jak można również z ekipami remontowymi podchodzić, że nie trzeba tylko zatrudniać ekip już złożonych, ale można samemu próbować te ekipy składać. To jest taka, powiedzmy, karkołomna konstrukcja, już desperacka, natomiast ja nie jestem przekonany do niej dokładnie, ale okej, okay, jak to komuś działa, no to po to są te mastermindy, żeby się swoimi doświadczeniami cały czas dzielić, tak? Więc ja nie mam monopolu na rację, na wiedzę, bo suma doświadczeń moich absolwentów jest 100 razy większa od sumy moich doświadczeń, prawda? Więc to jest też taki kapitał, z którym no, trzeba korzystać. Business Rider. A z tych wszystkich flipów, to jaki Ci się najlepszy zysk udało wygenerować? Bo mówiłeś, że pierwszy to jest około 35, tak? A taki największy? Na ten moment najwięcej było około 51 tysięcy na mieszkaniu, które i tak planowałem, że myślałem, że będzie niższa kwota, bo to było jednak czwarte piętro z czterech, ale finalnie się udało się je fajnie sprzedać i jak wszystko dobrze pójdzie, no to największe zyski tak naprawdę przyjdą z tymi najbliższymi dwoma mieszkaniami, które kupiłem w tym tygodniu, bo plan jest na 60-70 tysięcy, żeby wziąć z jednego i drugiego. Okej. I wracając do tego Świdnika, to zamiast dalej tam bardziej eksploatować ten rynek, czy... Bo mieszkasz chyba w Kalinówce, tak? Jakby ja mieszkam w Dominowie, pod Lublinem, ale właśnie Świdnik mi trochę, powiem tak, znaczy trochę się wkręciłem w ten Świdnik. Jest mniejszy rynek, łatwiej te ceny poznać, jeżeli chodzi o taki dosyć mały rynek, więc na razie się tego trzymam. Nie mówię, że nie z Lublinem. Jak się coś trafi fajnego, to na pewno będę chciał kupić, ale na razie głównie skupiam się na Świdniku. A miałeś jakieś takie przygody, które Ci doświadczyły w tym biznesie, w sensie takim, że już było trudno, że już były krew, pot i łzy? Nie, to aż takich to nie. Z trudniejszych rzeczy tak naprawdę na te 13 mieszkań, a 12 remontów, to w sumie pozbyłem się tylko jednej ekipy, która niestety w dniu, kiedy mieli zakończyć remont, skończyli, powiedziałbym, około 60% remontu, więc się rozstaliśmy. Okej, ja wiem, że to oni nawalili, ale jaki ty błąd popełniłeś? Bo to nie jest zawsze tak, że to ty wina tylko ekipy jest. Powiem tak, na pewno im nie pilnowałem ich tak jak potrzeba. Ekipa była taka, która przychodziła faktycznie z rana, bo byli o 7 w mieszkaniu, ale za to o godzinie 12 wychodzili. Do 14 to już był maks, więc sporo czasu uciekało. Próbowaliśmy coś rozmawiać z nimi, ale niestety tutaj nic nie pomagało, więc... Okej, ale jakby nie tłumacząc się, to co byś zrobił dzisiaj z tą samą ekipą? Na pewno bym próbował ich bardziej docisnąć z terminem, że mają ustalone. Panowie mnie zapewniali, że wszystko się uda, ale niestety się nie udało. Okej, no i co wtedy zrobiłeś z nimi? Z ekipą się rozstaliśmy, finalnie się rozliczyliśmy
z całego remontu, to na tyle, co zrobili, może trochę mniej dostali niż zrobili. No bo nie powinni, bo generalnie nie dotrzymali terminu, prawda? Tak. Nie mówię, że nic nie powinni dostać, ale uważam, że nie powinni, bo teraz ty jesteś w plecy o szukanie ekipy, tak. W plecy jesteś o kolejny termin tak naprawdę, więc masz koszty. Musiałem przesunąć ekipę z drugiego mieszkania, ponieważ tutaj już miałem na 95% klientkę dogadaną, która kupi ode mnie to mieszkanie, więc wolałem przesunąć z drugiego mieszkania, gdzie dopiero zaczynaliśmy remont, na to ekipę drugą, żeby oni to dokończyli. Im to zajęło jeszcze około 3 tygodni, więc chwilę się to wydłużyło, ale finalnie wyszło wszystko dobrze, bo tej klientki się udało kupić jej mieszkanie na zamianę, więc w sumie przy jednym zakupie wyszło jeszcze dodatkowe drugie. Okej, okay, super. Jakie masz teraz plany, powiedz mi, na przyszłość po tych 14 mieszkaniach? Na pewno dalej kontynuować z flipami. Tego nie kończymy. Mam plany na lipiec, żeby się zgłosić do Ciebie na szkolenie z deweloperki i coś próbować działać w tym kierunku. Albo deweloperka, zobaczymy jak mi się spodoba. Albo może coś zacząć działać, żeby nie tylko obracać mieszkaniami, ale może i coś spróbować z gruntami. Więc zobaczymy, jak bardzo mi się spodoba deweloperka, ale sądzę, że powinno być. Ja to akurat jestem osobą, która lubi takie majsterkowanie i te rzeczy remontowe, więc sądzę, że powinno mi to się spodobać. No przy deweloperce jeden z ważniejszych elementów jest jakby zakup gruntu, tak? I tutaj trzeba ten grunt kupić bezpiecznie, więc nawet jakby chciał handlować gruntami, to jest jakby dużo więcej się na tym szkoleniu nauczyć o flipach gruntowych niż na szkoleniu z flipów, gdzie flipy to jest jakby to, co uczyło tylko mieszkań, prawda? I tam jest jakby trochę inny zestaw wiedzy. Okej. Okay. A ile płaciłeś za te remonty? Teraz ostatnie mieszkanie, które skończyliśmy tam około miesiąca temu. Remont mnie kosztował ekipa plus materiały na 44 metrach 42 tysiące. No, to było tysiaka, nie? Tak. Ekipa sama? Dosyć droga. Sama ekipa kosztowała mnie 20 tysięcy. I około tam 22 tysięcy kosztowały mi materiały. Wiem, że z tego jeszcze mogłem zejść z 1,5-2 tysiąca na niektórych materiałach, ale tutaj... I ekipie? Znaczy na ekipie też pewnie, ale tu mówię, weszli na mieszkanie w ciągu tygodnia, odkąd ich spotkałem i rozmawialiśmy, więc i byłem bardzo zadowolony z ekipy. Niestety teraz jak ich też szukałem, to niestety już poszli na kolejne dwa mieszkania, więc uciekli mi na razie. Okej. Okay. I jak się z nimi rozliczałeś? Jakby byli działalność? Czy? Tak. To mieli... tu akurat była ekipa taka, której Ty nie polecasz, czyli była ekipa, gdzie był szef i miał ekipy pod sobą. Ale jeżeli cena się zgadza i są terminowi, no to wiesz, no to też jest taka opcja, tylko zazwyczaj to jest drożej niż Ty zapłaciłeś, nie? Tak. No bo dwóch panów, którzy pracowali u mnie, by na pewno mniej ode mnie wzięli niż... Dokładnie tak. Jeżeli to jest tak kwestia, tam nie wiem, 1,5 tysiąca więcej czy coś, no to też nie ma co się później szarpać, tak? Tak, ale to była ekipa z polecenia akurat od jednej z dziewczyn od nas z grupy. Wrzuciłem zapytanie, czy ktoś nie ma przypadkiem ekipy, którą może polecić i wyszło fajnie. Ja byłem zadowolony bardzo. A jeżeli chodzi o z grupy, to co najwięcej z tej grupy wyciągnąłeś? Jakby z grupy absolwentów moich warsztatów, bo mam taką grupę, tajną grupę, do której są tylko absolwenci dodawani, to jakby poza tą ekipą, o której mówiłeś, ktoś Ci polecił? Powiem tak, na pewno nie ma pytań, na które nie znajdzie się odpowiedzi w bardzo fajnym, bardzo szybko. Więc tutaj to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, że no jednak te ponad 1000 osób, które mają doświadczenia w kilku tysiącach transakcji, mają odpowiedzi na wszystko praktycznie. Tak. W tej specyfice tylko i wyłącznie, prawda? Której my działamy. To nie jest jakiś prawnik, który robi wszystko, prawda? Tylko my tutaj mamy ekspertyzę dokładnie. To jest jak taka chmara, która wypluwa później odpowiedź. Nie? Nawet korzystałem, dalej czasami korzystam, jak nie mam swoich, bo u mnie było tak, że praktycznie 11 mieszkań to się sprzedało na etapie remontu. Na dwóch musiałem tylko robić home staging, więc nawet za bardzo zdjęć nie mam tych mieszkań takich bardziej profesjonalnych. Raz tylko brałem fotografa.
To nawet na początku korzystałem ze zdjęć jednej z absolwentek twoich, Kasi Górskiej. Okej, okay, ale więc... zgodziłaś się, rozumiem, tak? Zgodziła się, nawet nie planowałem, żeby robić to bez jej wiedzy. Tak, tak, ale to było przed wyjazdem do Turcji, gdzie ją poznałeś, czy bardziej jeszcze wcześniej? To było na samym początku. Ja nawet pierwsze mieszkanie, które wystawiałem, to chwilę wcześniej widziałem, że Kasia właśnie takie mieszkanie robiła z takim samym układem i odezwałem się do Kasi zapytać się, czy mogę skorzystać z tych zdjęć, żeby wystawić ogłoszenie i nie było problemu z tym. Okej, okay, super. Mieszkanie robi bardzo ładne, więc... Super, trzeba korzystać po prostu z tego, tak? No bo nie ściągać z internetu, no to raz ktoś się zaraz posądzi. Tak. A teraz tutaj, Kasia, mówię, nie było problemu z tym, żeby to wziąć. Super, cieszę się, Jacek, że tak Ci dobrze idzie. Mam nadzieję, że jakby będziesz dalej się tak rozwijał, że spotkamy się zaraz na szkoleniu z deweloperki i kupisz swoją pierwszą działkę pod budowę. Także dzięki wielkie, że zgodziłeś się tutaj podzielić swoją historią. I piąteczka. Powodzenia dalej. Cześć. Na razie.